12 edycji najpopularniejszego tanecznego show sprawiło, że Polacy pokochali taniec. Jednak po każdym odcinku tabloidy nie rozpisują się o udanych choreografiach i pięknych wykonaniach, ale o wpadkach podczas programu. A te zdarzały się praktycznie w każdym odcinku. Przedstawiamy krótkie zestawienie. Plotkarnia. Zdecydowanie najwięcej kompromitujących sytuacji powodowała niesforna garderoba. Doskonale wiedzą o tym nie tylko tancerze, ale również prowadzący. W 6 edycji Piotrowi Gąsowskiemu pękły spodnie na pupie. Prowadzący dziś wspomina to z uśmiechem, ale wtedy nie było mu tak wesoło. Na szczęście publiczność niczego nie zauważyła. Za to orkiestra, która stoi tuż za nim, nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Jak się okazuje, wiele problemów przysparza gwiazdom obuwie. W 4 edycji Edycie Herbuś podczas tańczenia samby spadł pantofelek. Ponadto parę sekund później, przez przypadek, uderzyła swojego partnera Marcina Mroczka łokciem w twarz. Nieplanowaną przygodę ze szpilkami miała też Kinga Rusin. W czasie tańczenia Jive'a prezenterce poodpinały się buty i wisiały na samych palcach. W 7 edycji nieposłuszna garderoba była powodem wpadki Kasi Cichopek. Podczas tańca gwieździe M jak Miłość rozpięła się bluzka. Celebrytka zamiast poprawnie wykonywać choreografię skupiła się na zasłanianiu ręką swojego dekoltu. Plotkarnia. Za bardzo wcięty dekolt stał się zmorą nie tylko Kasi Cichopek, ale wielu innych uczestniczek wielkiego show. Wie coś o tym Małgorzata Foremnia, która przed wyjściem na scenę najwyraźniej nie uzgodniła ze stylistą odpowiedniej kreacji. Piękna sukienka nadawała się co najwyżej na letni spacer, ale na pewno nie do tańca. Ku uciesze wielu mężczyzn przez cały taniec aktorce bez przerwy wypadały piersi. Podczas 7 edycji podobną wpadkę zaliczyła Małgosia Socha. Aktorka tak bardzo wczuła się w namiętny taniec z Robertem Kochankiem, że nawet nie zarejestrowała, co się stało. Jednak Ania Mucha bije wszystkie panie na głowę. Podczas prezentacji par do 10 edycji do wydekoltowanej bluzki nie założyła stanika i również świeciła piersiami. W 11 edycji furorę zrobiła Aleksandra Szwed, która zatańczyła tango w samej bieliźnie. Na szczęście był to jej ostatni taniec w programie. Jednak jak się okazuje, czasem bezpieczniej jest zatańczyć w skąpym ubraniu, niż zakładać na siebie zbędne łaszki. Wie coś o tym Aneta Piotrowska, która zatańczyła w stroju z piór. Nie dość, że wyglądała jak wielki ptak z ulicy Sezamkowej, to na dodatek źle dobrana kreacja mogła spowodować wypadek. Tancerka zadławiła się piórkiem z pierzastego wdzianka. Element stroju utknął jej w gardle i niewiele brakowało, a Aneta by się udusiła. Muzyczny show to nie tylko walka na taniec, ale również walka na słowa. Między jurorami wielokrotnie dochodziło do sprzeczek. Zwłaszcza między Beatą Tyszkiewicz i Iwoną Pawlowicz. Znana i szanowana aktorka nie przebierała w słowach. Chcąc zakończyć jedną z wielu kłótni, powiedziała do czarnej mamby: zamknij dziób, czym skutecznie uciszyła tancerkę. Mistrzynią słownych wpadek mogłaby zostać prowadząca, Kasia Skrzynecka. W 6 edycji po wygłoszeniu ocen przez sędziów Daria Widawska i Robert Kochanek dostali 29 punktów. Po chwili Katarzyna Skrzynecka powiedziała, że dostali 20 punktów. Łukasz Czarnecki i jednej ze swoich wypowiedzi będzie zapewne żałował do końca życia. Tancerz powiedział, że nie jest Romem, tylko jest normalny. Internauci długo nie mogli wybaczyć mu tej rasistowskiej uwagi. Plotkarnia. Taniec z gwiazdami to program na żywo, dlatego wpadki są jego nieodłącznym elementem. Jak pod względem liczby kompromitujących sytuacji wypadnie nadchodząca edycja, przekonamy się już jesienią. Plotkarnia. Jak co tydzień zachęcam Was do komentowania naszego programu, klikania facebookowego Lubię To i wysyłania pomysłów na kolejne odcinki na adres plotkarnia@wp.tv. Cześć!